Dawid, powiedz nam na początku już troszeczkę tych jednostek treningowych z drużyną odbyłeś. Jakie są twoje pierwsze wrażenia, bo rozmawialiśmy z tobą po podpisaniu kontraktu, no wtedy za dużo wiadomo nie mogłeś powiedzieć, natomiast teraz już chyba jesteś troszeczkę mądrzejszy i możesz zdradzić nam parę tych wrażeń z pierwszych dni pobytu w Białymstoku. Na pewno te wrażenia są pozytywne. Ciężko pracujemy na treningach, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że efekty takiej ciężkiej pracy na pewno przyjdą. Jestem zadowolony z tego, że tutaj chłopaki bardzo ciepło mnie przyjęli i ten proces, tak jakby ten początkowy, przyszedł mi w miarę bezboleśnie. A jeżeli chodzi o ten proces adaptacyjny, kto ci najbardziej pomaga, kto ci najcieplej przyjął, może tak powiedzmy? Znaczy, no powiem szczerze, że gdzieś tam z przeszłości znałem Jonka Straussa i gdzieś tam najwięcej na początku z nim rozmawiałem, niemniej jednak teraz już ten kontakt mam ze wszystkimi chłopakami. Powiedz, te okresy przygotowywawcze zawsze są najcięższe dla piłkarzy, ten zimowy szczególnie. Jak ty znosisz te początkowe obciążenia po tej przerwie? No na pewno jest to bardzo ciężki okres, niemniej jednak przyjdzie taki okres, w którym, że tak powiem, organizm będzie troszkę przymulony, ale w odpowiednim momencie nadejdzie ta świeżość i wtedy tak dopiero będzie widać efekty tej naszej ciężkiej pracy, jaką tutaj wykonujemy. Te pierwsze efekty takie meczowe będziemy mogli już zobaczyć w sobotę, kiedy zagramy z Żalgirisem. To dla ciebie dobra opcja, że już tak szybko przychodzi ten pierwszy sparing, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało na boisku? No myślę, że na pewno tak. Niemniej jednak te ciężkich treningach ten mecz na pewno będzie dla nas bardzo, bardzo ciężko. Pod względem na pewno fizycznym będzie dla nas bardzo trudny. A jeśli chodzi o Białystok, już troszeczkę się orientujesz, co gdzie jest? Czy na razie jest jedna trasa, dom, stadion i to wszystko? No na razie niestety znam tylko drogę z hotelu Crystal do stadionu.